jeżeli twój wydech wygląda tak. A chcesz, żeby wyglądał przynajmniej o tak. To dobrze się składa, bo dosłownie parę minut pokażę ci, jak taki efekt osiągnąć. Będziesz potrzebować parę rzeczy, które prawdopodobnie już masz w domu, albo bardzo będzie łatwo to kupić. Ja używałem takiego pędzelka detailingowego, jakąś pastę polerską oraz taką szczotkę właśnie na wkrętarkę. Z pomocą również przyjdą ci środki chemiczne do usuwania brudów, jakiś tam zestaw ręczników oraz ściereczek z mikrofibry. Przygotuj sobie również coś, na co będziesz mógł nałożyć pastę polerską. Do ciepłej wody wlałem trochę detergentu do mycia auta, wymieszałem wszystko i pamiętaj zadbać o czystość, żeby po prostu nie pobrudzić wszystkiego wokół. Pierwszy krok to oczywiście sprawdź, jak bardzo brudny jest wydech, a następnie przystępujemy do wstępnego mycia. Na tym etapie zdejmiemy wierzchnią warstwę brudu, tak aby ocenić, jak faktycznie ten wydech jest brudny. Pomagamy sobie jakimiś środkami, ja tu używam akurat środka do czyszczenia felg, według mnie jest to dobry wybór, bo są to przeważnie jedne z mocniejszych detergentów. A wewnątrz końcówki wydechu pomagamy sobie wkrętarką i taką fajną dołączaną szczotką. Z zewnątrz same proste umycie już robi dużą różnicę. Ale, pozbywamy się również czarnego osadu, który jest po prostu wynikiem spalania. Tutaj z pomocą niestety musi przyjść papier ścierny. Polecam uzbroić się w naprawdę różne gradacje, od nawet 300 do, ja używałem, 5000. I tutaj dosłownie po 15 minutach pracy przy jednej końcówce taki efekt już udało mi się osiągnąć. Gdybym był bardzo leniwy, szczerze mówiąc, już bym tak mógł zostawić. To teraz pora na wstępne polerowanie końcówki. Będę stopniowo zwiększał gradację papieru ściernego, tak aby zniwelować wszystkie ryski. Można to oczywiście robić ręcznie, ale jak masz jakąś maszynę do tego, to śmiało ją możesz tutaj wykorzystać. Jak widzicie, z każdym etapem końcówka wygląda coraz lepiej. Teraz przejdę do papieru o gradacji 5000 i później będziemy wykańczać to właśnie pastą polerską, aby nadać efekt wow. Ja pod ręką miałem właśnie taką pastę polerską, jest to w miarę taka uniwersalna i całkiem dobrze sobie tutaj poradziła. Robiłem to trochę ręcznie, trochę wspomagałem się wkrętarką z takim dołączonym krążkiem do polerowania. Miejsce, w którym znajduje się ten wydech, jest dość ciasne, trochę ciężki jest tutaj dostęp, więc czasami ręczne polerowanie to jedyna opcja. Tak właśnie wyczyściłem końcówki. Te maździony były już naprawdę bardzo brudne, bardzo zasmolone i generalnie w waszym przypadku może być o wiele lepiej. Te jeszcze końcówki są trochę dziwne, bo i w środku jeszcze mają taką inną krawędź, więc ciężko jest naprawdę się tam dostać, ale zrobiłem co mogłem. W obu przypadkach wyszło całkiem nieźle. Stosuję trochę zasady takie 80%-20%, czyli 80% wyniku tak jakby ostatecznego i 20% czasu na to poświęcone, więc no... Też jakoś mega się nie spinałem, bo oczywiście za parę kilometrów prawdopodobnie znowu osadzi się na tym ten czarny węgiel, tak naprawdę sadza. No i generalnie będzie można znowu je wyczyścić, ale przez jakiś czas na pewno będą bardzo ładne. Zrobiliśmy to już wszystko, widzimy się w następnym. Do zobaczenia i cześć!